Witam wszystkich, jest poniedziałek, godzina 7:30. Pokażę wam dzisiaj, jak wyglądają ostatnie dni przed startem. Jest naprawdę ciężki okres. Zaraz właśnie zbieram się na cardio, na czoło, które kręcę już od około 2 tygodni. Jest to też jedna z ostatnich sesji. Forma na czoło aktualnie wygląda tak. Myślę, że nie ma tragedii, no ale też od wczoraj zacząłem pić 9 butelek wody dziennie. Do tego 10 gram soli, także trochę niestety naciągłem tej wody podskórnej. No ale podobno tak ma być i wszystkiego się pozbędziemy, także myślę, że będzie ok. No i dotarłem już na siłownię, która jak widzicie pęka w szwach. No ale nie ma co się dziwić, bo jest dopiero godzina 8 rano. Zaczynamy przed jedną pół godziny. No to właśnie widziałem w waszej stronie zapytania, jak wyglądają te ostatnie tygodnie. To ja dzisiaj w racji tego, że na uczelni mam godziny rektorskie, no mam trochę więcej czasu wolnego, to postanowiłem wam się to przewidzieć. No i pierwszy cel na dzisiaj zaliczony. Pół godziny kardy wykręcone, a można powiedzieć nawet, że dwa, bo pierwsza butelka wody też już pękła. Jeszcze tylko 7 przede mną na dzisiaj. Leciało nawet szybko, dobra muzyczka na słuchawkach. No i po kardy oczywiście miarka BCA od sponsora. Gorąco zachęcam do zakupów na stronie mamut.pl. Wysoka jakość odżywek i naprawdę dobre ceny. No i bierzemy się za przygotowanie śniadania. Zrobię sobie omlecika, na początek 5 słodzików. Tutaj jeszcze mam wywar z pokrzyw, do którego również daję 3 słodziki. Zalewam wrzątkiem. No tak samo jak i słodziki, żeby się rozpuściły. Do tego tutaj mamy 4 białka, 2 żółtka. No i jeszcze 65 gram płatków owsianych. No i teraz wszystko blendujemy, smażymy i można wcinać. Dobra, jak widzicie, śniadanko gotowe. Trochę niestety jałowe, no ale cóż zrobić, no 5 dni startu to wolę nic nie kombinować. No i teraz trzeba trochę popracować. No i jestem już w trasie. Mam do załatwienia parę spraw, między innymi właśnie wywiozę koszulki, na których będę miał nadruki od sponsora. Teraz się wybieram na zakupy. Zobaczycie co tam, jak to wygląda u mnie. No myślę, że ta podróż się trochę przeciągnie, bo jak widzicie tutaj niezłe korki. No ale takie już uroki Krakowa, co zrobić. No i jestem już na zakupach, prawdopodobnie ostatni przed startem. Widzicie, tutaj dość sporo mięcha. Papryka, marchew, pomidory, których też nie jest dużo, bo od czwartku już rzuci nam warzywa do zera. Mamy jeszcze majeranek i paprykę słodką. To też przyprawy na ten ostatni dzień, gdyż od czwartku sól ucinam również do zera. No i butelkę wody, której już dzisiaj wypiłem 3. No i znowu powrót do kuchni. Tutaj mamy pokrojone warzywka. 3 papryki, 3 pomidorki. Jeszcze teraz cebulkę pokroję. Tu już się kończy smażyć 800 gram mięsa. 400 indyka, 400 kurczaka. Do tego dałem do smaku jedną marchewkę, trochę papryki. Jeden woreczek ryżu parabolicznego oraz jeden woreczek kaszy ranej. No i na koniec brokuł. Do tego jeszcze polej oliwą z oliwek, 20 gram.
No i już się kończy gotować również woda na kolejną herbatkę w pokrzyw dzisiaj. No i tak to wygląda. Prawie dwa pełne garnki jedzenia. A tu końcówka redukcji, aż się boję pomyśleć, co będzie na masie. No i przy okazji posiłku biorę się do odpowiedzi na wasze pytania. Kolejny raz dzisiaj kierunek siłownia. Udało się zgadać na trening z kolegą, więc myślę, że będę miał cały materiał z dzisiejszego treningu.
dzisiejszego cardio. Łącznie już mamy godzinę prawie. No i trening skończony, teraz szybka szamka i lecimy męczyć podopiecznych. No i personale na dzisiaj skończone, lecę jeszcze trochę popozować. Patrzcie ile ludzi na świecie, no tyle tutaj do mnie nie widziałem chyba jeszcze nigdy. Jeszcze miałem zwinąć, ale tu znajome chłopaki pompują. Jadą mi zresztą kibicować na zawody, no to nie mogę ich tak zostawić tutaj samych. Mimo, że już tu siedzę chyba w 6 godzinę. Teraz idzie.